RMF24, wiceprezes PiS trafi do zarządu NBP. Adam Lipiński trafi do zarządu NBP. Nominacja podpisana już przez prezydenta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński trafi do zarządu Narodowego Banku Polskiego, ustalili reporterzy RMF FM. Nominacja dla byłego bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego została podpisana przez prezydenta. Nominacja dla Adama Lipińskiego oznacza jednak, że będzie musiał przestać być wiceprezesem PiS. Będzie też musiał pożegnać się z mandatem posła. W zamian czeka go jednak m.in. pensja rzędu około 50 000 zł miesięcznie. To nie jedyna nominacja do zarządu NBP. Ma do niego również trafić społeczna doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, Marta Gajęcka, która jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Kadencja w zarządzie NBP trwa 6 lat. Adam Lipiński oraz Marta Gajęcka mają pełnić funkcje, jedno od listopada, a drugie od stycznia. Autorzy: Patryk Michalski, Krzysztof Berenda, opracowanie: Urszula Gwiazda.